Johna, jesteś? Witam wszystkich bardzo serdecznie. W pierwszym odcinku zagrajmy w Shadow of the Tomb Raider. Serii, która zamknie nam trylogię przygód z Larą. Dajcie mi tylko sekundę, włączę podpisy. Okej, lecimy na górę. Ile mi zeszło, żeby się zabrać za tę trzecią część. Chociaż to jest moja ulubiona. W sumie ciężko się dziwić. Jest... No powiedzmy sobie szczerze, najlepsza. Te pierwsze dwie pociągnąłem właściwie jednym ciągnem. Jednym ciągiem, a do tej... No nie wiem, to jest koło roku. Zajęło nam, żeby się przydostać, ale mieliśmy parę innych serii po drodze, nie? Ta jest zdecydowanie najbardziej filmowa z nich wszystkich. Jest nasz czekan. Johna, wydostałam się. Uważaj, po drodze jest pełno pułapek. Okej. Trójca się jeszcze nie wycofała. Czegoś tam pilnuje. 6 tygodni i nadal nie wiemy, kto dowodzi lokalną komórką Trójcy. Rozmawiałem z ludźmi w mieście. Oczekują wizyty ważnego gościa podczas Dia de Muertos. Nazywa się Dominguez. Trzeba mu się przyjrzeć. Tu jest dużo dialogów. Ja też będę się starał im nie przeszkadzać, nie przerywać, nie wcinać się w zdanie. Bo bardzo lubię klimat tej gry. Okej. Jestem na szczycie skały. Johna, udało mi się. Jestem w drodze. Już prawie. Wybacz, że nie poczekałam. Uważaj. Tak jest, Johna. Ty uważaj, a my idziemy tutaj. Co my tu mamy? Piękne. Tam jakieś konstelacje na ścianie, nie? O. Była tu Trójca, tak? Lara! Jest Johna. Rary, popatrz na to miejsce. Warto było prowadzić badania. Sierota. Znam zamiary Trójcy. Tak,
Naprawdę nie chcieli, żebyśmy tu weszli. Dobrze, że były notatki ojca. Widziałem, jak zawalił się na ciebie tunel. Mam rzucić okiem na rany? Nie, nic mi nie jest. Co to jest? To konstelacje. Ta inskrypcja to jakaś zagadka. Różowa ryba. Różowa ryba? I góra ze srebrną koroną. Jest tu jakaś data. Ale coś tutaj nie gra. Wygląda, że ktoś się uszkodził. Może celowo. Trójca dokonała sabotażu? Przeważnie wszystko niszczą. Nie, te uszkodzenia są starsze. Ale kto miałby przy tym grzebać? O rany. Lara! Musimy się stąd wydostać! Lara! Nie! Muszę to mieć! No dawaj! No, obrągi. Ruchy! Ruchy! Nie ma czasu, żeby się nad tym zastanawiać. Dawaj, ziomek! O, Janek, ja go nie cierpię. Gdybyś mnie nie wyciągnął, wciąż bym robiła zdjęcia. Wciąż byś tam była, ale nic byś nie robiła. Hej, chcesz się odświeżyć? Przegrupujemy się w kawiarni. Doktor Dominguez ma tam być w nocy. Brzmi nieźle. Spróbuję to rozwiązać. Sprawdzę, czy ta data ma jakiś związek. Dobra. Różowa ryba, góry ze srebrną koroną. Sprawdzę to. Podobno mają w tym barze naprawdę dobre żarcie. Znam kucharza. Nie jestem specjalnie głodna. Co? Po czymś takim? Umieram z głodu. Mógłbym zjeść wieloryba. No, widać. Desperados. Tam jest. Mamy coś nowego o Dominguezie? Niewiele. Nadzoruje tu wykopaliska Trójcy. Swójczy wróg. Wspominał go w swoim dzienniku. I to nie raz. Jest ekspertem od ruin przedkolonialnych. Mówią, że to równy gość. Pomaga miasteczku. Jak tam noga? Johna, popatrz. To zagadka. To opis drogi. By znaleźć miasto, idź wybrzeżem na południe, póki nie trafisz na różową rybę. Znalazłem coś, co pasuje. To różowe delfiny. Żyją tylko w Amazonce. Dalej idzie to tak. Następnie idź za sercem węża aż do góry ze srebrną koroną. A popatrz na to. To jest konstelacja Hydry, czyli węża. Ta gwiazda jest jej sercem. Wyznacza południowy zachód. Czyli co? Południowy zachód od Amazonki? Brazylia? Peru. Peru? No dobra. To ta data z ruin, widzisz? Tu widać uszkodzenia. Ta liczba wygląda jak majańska trzynastka. Ale jeśli to naprawdę jest ósemka, uwzględniając precesję, to... Co? Precesję. Ziemia jest nachylona, więc wraz z upływem czasu gwiazdy pojawiają się na horyzoncie w zupełnie innym miejscu. Rozumiem. W majańskim kalendarzu to 2000 lat różnicy. Wtedy serce węża wskazywało dokładnie na zachód. Więc to dlatego jest w Peru, a nie w Brazylii. Trójca poszukuje w złym miejscu. Dokładnie. Musimy poszukać góry ze srebrną koroną w Peru. Jest tego więcej, coś o jakimś kluczu. Czego poszukuje Trójca w ukrytym mieście? Doktorze, znaleźliśmy ją. Tak? Gdzie jest? Też to słyszałaś. Sprawdźmy, gdzie pójdzie. Czekaj, chwila. Będziemy rzucać się w oczy. Spróbujmy się wtopić. To nawet nie głupi pomysł. Tęga rozkminka tam się wydarzyła przy stole, nie? Uzbrojeni. Ponoć ściągnęli posiłki. Nie przeszkodzę im. Nie chcę powtórki z ostatniej komórki, którą zdjęliśmy. Wiedzą, że byliśmy w drugim miejscu. Czyli nici z wolnej nocki. Gdzie zniknął Dominguez?
Nie może być daleko. Musi być gdzieś na dziedzińcu. Tak. Rozejrzyjmy się. Dobra, jedziemy ktoś z tematem. Musi coś wiedzieć. Ktoś musi coś wiedzieć. Ach, na widok tego jedzenia zaczyna burczeć mi w brzuchu. Proszę, proszę, częstujcie się. Pachnie przepysznie. O, nagle masz czas na jedzenie. Wtapiam się w tłum. Gdzie on się podział? Nie przestawajmy szukać. Nie czas na przekąski. Dobra, lecimy za nim. Dobrze, kiedy o niej nie myślę. Właściwie to nie lubię tłoku. On już budował gwardię, czy nie śmierdzę? Nie, tu mi dobrze. Johna, jest przy bramie. Okej. Posłuchaj, pilnuj, żeby mnie nikt nie śledził. Mogę pokonać tę ścianę inaczej. Zajmę się tymi kolesiami. No tak też zróbmy. Czołem, panowie, jak leci? Dobrze. Nie wolno ci iść dalej. Podobno trwa jakaś szalona fiesta z laskami, które mają na twarzach wymalowane czachy. Wiecie coś o tym? To nie dla turystów. Maria mnie zaprosiła, znacie ją? To moja kuzynka. Moja abuela się tu urodziła, pani świeci mi duszą. Chciałem złożyć mi ofiarę, czy to tam się u was robi z tymi kocami. Dobra, wiecie co? Chyba jesteście zajęci. Nie będę wam dłużej przeszkadzał. Róbcie swoje. Dziękuję za służbę i bezpieczeństwo. Nara. Dobra. Jesteśmy za bramą. Johna, jestem w środku. Dobrze. Przy bramie nie było wcześniej tych strażników. Dominguez musi coś podejrzewać. Przepraszam. Idziemy naprzód. No tutaj, póki jesteśmy w mieście, póki trwa ta fabularna akcja. Za wiele nie będę się odzywał. Są gotowi na wszystko. Pardon. Sorry. Johna, Dominguez nie dowodzi tylko tą komórką. Chyba dowodzi całą trójcą. Musimy uważać. Okej, wbijam się tu. Tak, tak, słyszałam. Sorry. Moja wina. My bad. Tędy, tak? A dlaczego tam było zamknięte, skoro oni tutaj mają ten festiwal? Ktoś odpalił pułapkę przy pierwszym wykopalisku. Krok. Czekaj. Co jest? Chcę mieć potwierdzenie, czy co? Koniec zgadywania. Pilnuję, żeby potwierdzili to wzrokowo. Johna, mogli mnie zauważyć. Spróbuję boczną uliczką. Tak jest, my idziemy od zaplecza. Idziemy tutaj, może coś posłuchamy. Nigdy nie można być zbyt ostrożnym. Jesteś bardzo łaskawa. Dziękuję. Powinniśmy iść. Ja też. Dominguez chce potwierdzenia, że Croft tu jest. Masz zdjęcie. Kobieta, rasa biała, po 20. No młoda dziewucha, nie? No, więc... Dobrze. Nie chcę, żeby to... Ej, wynoś się z mojego biura. Przepraszam. Tylko zamknij za sobą drzwi. W porządku. Nic się nie stało. Biegnij, baw się. To, co znaleźliśmy... Okej, siedzimy im na ogonie. Klucz do kolejnej fazy naszego planu. Jeżeli to jest to, będziemy gotowi. Dołem.
Johna. Weszli na teren wykopalisk. Jest ogrodzony, a przy bramie stoi strażnik. Znajdę inną drogę do środka. Znalazłem dobre miejsce. Będę obserwował okolice. To spróbujmy tędy. Hop. No nie było to trudne. Teraz sneaky bricky. Co my tu mamy ze sobą? Jest łuk, okej. W tych ruinach musi być tego więcej. Cóż to? Piramida Majów. Wewnątrz jakiejś jaskini. Ale dawno nie nagrywałem na konsoli. No i tu oczywiście jakość będzie gorsza, nie? Jakość dźwięku. To powinno wystarczyć, żeby nikt nic nie usłyszał. Może tędy? Załatwię to już. Mamy jak najszybciej wracać. Jestem urzędnikiem państwowym. Wystarczy. Panie archeologu prowadzący, pański kontrakt został rozwiązany. Mam pieniądze. Bum. Siema. Nie skrzywdzę cię. Pracujesz dla Trójcy. Co odnaleźli? Od wielu lat szukali tego wejścia do świątyni. Dzisiaj znaleźli. Muszę ostrzec siostrę. Jest już w drodze. Leć, chłopie, leć. I tak pożytek z ciebie żaden, nie? Johna, Trójca właśnie próbowała zabić lokalnego archeologa. O Boże. Muszę dowiedzieć się, czego szukają. Rourke, wszystkie oddziały, przygotować się do operacji Zmrok. Powinnam sprawdzić te ruiny. Aj, pod kwadratem, okej. Ruiny są. O, surowce. Dobra. Co my tu mamy? Znam tę sylwetkę. To Ishel, bogini pełni księżyca. O, a to Shakshel, księżyc w Nowiu. Jest tu jakiś napis. Shakshel, klucz znajduje się poza zasięgiem jej wzroku. Klucz? To tutaj. Wejście musi być tam na dole. Bogini pełni księżyca. Muszę pójść na dół. Dobra, to powinno zadziałać. Okej, złazimy. Bach. Nic tu nie ma. Biegnij, biegnij, skacz. Został jak najszybciej zabezpieczony. Kiedy przyjedzie doktor Dominguez, wchodzimy wszyscy razem. Okej. No, było blisko. Mamy to. Tą grę też będę maksował. Jak już ją skończę na streamie, nie? Tak mi się wydaje, chociaż tu jest dużo więcej kontentu w sumie. Ale postaram się wyłapać jak najwięcej przy fabule i po prostu poradzę sobie. Dokończymy sobie na streamkach. Posąg patrzy na tę jaskinię. O. Czacha. A, w ten sposób, okej. Hop.
tylko tutaj. Jesteśmy. Johna, wchodzę do jaskini. Możemy stracić łączność. Przyjąłem. Będę miał tu oko na trójce. Jakieś grzybki? Borowik. Używane w mieszance wytrzymałości. Ciekawe. Ta jaskinia wygląda, jakby większość czasu stała w niej woda. Nie, pewnie tak było. A byłaś. Można coś odczytać? Nie. Tu coś jest. A wyżłobienia na tym majańskim monolicie są zbyt wytarte, żeby można było coś odczytać. Ale lipa. Okej. Okay. Płaskorzeźba. Serce węża. Przedstawienie majańskiej wędrówki. Bum. Nic więcej tu nie ma, okej. Okay. Ja przynajmniej nic nie widzę. Wow, wow. Coś było do podniesienia jeszcze. Ale znikło. Jak szczury uciekają, to powinno się iść razem z nimi, nie? Tak mi się coś wydaje. Co to za miejsce? Cele. Cele. Pyk. Jeszcze grzybki. Czy coś więcej? Chyba nie. Dobra, wejdźmy sobie na górę. Okej. O, tam coś migało. Zestaw survivalowy, tak? Czy jak to się nazywa w tej części? No nie dowiemy się w tej chwili, okej. Tu coś? Tu wejście na górę z powrotem. Przejście dalej wymaga noża wzmocnionego. Zejdźmy na dół. Tu nas jeszcze nie było, nie? W tej celi byliśmy. Tu jest zamknięte. No to trzeba zanurkować, nie ma przebacz. Coś masz przy sobie, kolego, nie? Tu też nic. Dobra, idziemy po wodę. Trzymaj, aby przyspieszyć. Może się wynurzę na chwilę. Okej, okay. Możemy płynąć dalej. O, morena. Tak się to chyba nazywa. A byłem ostatnio w takim oceanarium u mnie w kraju. Bardzo fajne było. Dobra, złap powietrze. Płyniemy dalej. O! No dobra, to się pojawiło zupełnie znikąd, nie? Idź, dziewczyno, idź.
Aha, super. No to mnie nie powstrzyma. Czy tak? Trzymać czy maszować? Co tu mam robić? Okej, udało się. Już było już cienko przez chwilę, nie? Nie, nie, to jest wszystko skryptowane. Muszę znaleźć świątynię, której szuka Dominguez. Co my tu mamy? Tutaj nie wejdę. Mapa archiwisty. Aha, okej, spoko. Dokument. Płaskorzeźba. Skrytka survivalowa. Dwa relikty tam zostały. To po nie wrócimy, ale w innym czasie oczywiście. Myślicie, że można tu coś jeszcze znaleźć? Bum. Jeden na pięć. Okej. To nie, tu nic nie ma. O kurde, pułapka. Zauważyłem ją, ale za późno. Okej. Co mamy na dole? Nic ciekawego. Zobaczmy zatem, co mamy u góry. Okej. Johna, udało mi się. Jestem w podziemnej świątyni. Podziemna świątynia. Wygląda fajnie. Nie jest dobrze. Lara, trójca przebija się ładunkami do środka. Czuję. To wywołuje wstrząs. Mamy tu piramidę. Zamierzam wejść na jej szczyt. Mamy to, tak? O, patyczki. Lara, jak leci? Powoli do przodu. Mam tu kilka platform, dzięki którym mogłabym dotrzeć na górę. Szukam czegoś, żeby je dociążyć. Coś przerywa. Widzę jakiś ruch. Podejdę bliżej. Mam go depnąć? Chyba nie, to... Nie, oczywiście, że nie. Przyciągnę go z powrotem. Aha, już go nie przyciągnę z powrotem. No dobra, to wyrywamy to. Dobrze zrobiłem? Dobrze zrobiłem. Co tu znajdziemy? Ruda złota. Czemu nie? Teraz tu. Tam widziałem kolejny zestaw survivalowy. O! To jest dzwonek do wystrzelenia. Co tutaj? Tam na dole, widzicie? Błyska. O, tam. Zaraz się po niego wybiorę. Chyba. Jest kolejny.
Czemu ona nie komentuje tego, co znajdujemy? Świątynia Księżyca. Pyk. No i okej. Nic nadzwyczajnego, nie? Ach, tak. Jak mogę się dostać tutaj na dół? Chodźmy na razie do przodu. Hop. Okej, zobaczmy. Co to nam da? Musimy zorganizować jakiś wózek tutaj. Wózek. Zetnijmy to na razie. Tutaj nie. Ale tu też nie. Dobra, to będzie mi potrzebne. Jest kolejny dzwonek. Pyk. Gwizdek. To są gwizdki śmierci, słuchajcie. Tu surowce. Jak tu zorganizować wózek? O, tu jest. Aha, czyli to trzeba obrócić. Okej, wszystko wiem. To jest zniszczone. Witalina będzie tu potrzebna. W ten sposób. Ten wózek trzeba zepchnąć na dół. Okej. Teraz sobie to wykręcimy z powrotem. Ideolo. I teraz wózek sobie złapiemy, tak? Nie, jest tył naprzód. Oj. Jeszcze jeden pełny obrót. Właściwie pół obrót. Co ja opowiadam? Dobra, teraz łapiemy wózek. Pyk. Przyciągamy go tutaj. Mamy max i odcinamy linę. Pyk. Dobra. O. Nie, idealnie. Tu nam się trochę podniosło i mamy dostęp do drabiny, nie? Wow. Okej. Pyk. Nie to perze. Spuszczamy się na dół. Okej. Johna? Tak, jestem. Johna, tu jest jakieś malowidło. Widać na nim skrzynię. Napis mówi,
Srebrna skrzynia i szczel. To ono musi być w ukrytym mieście. To jest majański mit. Wynika z niego, że skrzynia przywoła boga Kukulkana. Bóg stworzenia. To właśnie o to chodzi, trójcy. Jest tego więcej. To wygląda jak seria kataklizmów. Tsunami, burza, trzęsienie ziemi, erupcja wulkanu. Ładny mi Bóg stworzenia. Zgodnie z wierzeniami Majów, Kukulkan jest bogiem stworzenia i zniszczenia. To wygląda jak gwiazdozbiór Hydry. Tyle tylko, że gwiazdy ułożone są jakoś inaczej. Okej. Pani archeolog coś zepsuła. Znalazłam sztylet. Jest na nim jakaś inskrypcja. Klucz do serca i szczel otwiera oczyszczenie. To nie może trafić w ręce trójcy. Trzeba to przemyśleć. Cholera. Lara, w twoją stronę idą strażnicy trójcy. Dobra. Będę to miał na uwadze. O nie. Co ja zrobiłam? No leć, teraz już się nie ma nad czym zastanawiać. Szlak! Johna, właź wyżej! O nie, zabrałaś go, prawda? Szybciej! Poznamy się nie od wczoraj. Są już w drodze. No. Doktor Dominguez i reszta. Dawaj. Znaleźliśmy to, czego szukamy. Wspaniale. W takim razie to początek oblężenia. Tak, właśnie dlatego wezwaliśmy posiłki. Tak, słyszałem, dobra? Dominguez przyjdzie i to przyjdzie. Co tu? A myślisz, że co ja kurwa robię? Zaczynamy się pompę do wody. Dobra. Pilnujmy, żeby wszystko było tu dopięte do ostatni guzik. Dawaj go. Jak ci idzie z tą pompą? Chyba kiepsko. Odpowiadaj! Skończyłeś już z tą pompą? No, tutaj. To nie jest dobry moment, żeby walić. No to. Operacja Zmrok została rozpoczęta. Żaden miejscowy nie może opuścić terenu żywy. Oj, kurwa! Zaplanowaliśmy to sobie, dopilnujcie perymetru! Okej, on się tu cofnie, czy nie? Nie wiem, ale obcy są kompletnie odjechane. Bum! Nadchodzą inspektorzy, szykujcie się! Kurwa! A, nie przejmuj się naprawdę. Kurwa, zdecydowanie za długo. Słamy dwóch. Hej! Sprawdzę to! Kurde. Dobra. Nawet się udało. Idziemy dalej. Stop. Amunicja do karabinu, amunicja do pistoletu. Szybko i cicho. O kurde. Bom. To jest jeden. A i pudło. Dobra. Na razie wszyscy, tak?
Zobaczmy, te laptopy trzeba niszczyć, przyzbierać. Coś z tym było, nie? Nie, to nie ta część chyba. Albo jeszcze nie ten moment. O, tu amunicja. Max. I Max. Aj. Chciałem właśnie powiedzieć, że nie wiem, czy górą, czy dołem. Skoczmy sobie na górę. Okej. Zawsze nie widziałem tego. Co tu? Bom, 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 bom. Straciliśmy dowódcę zespołu. Cholera, jest ich więcej. To niedobrze. Dostał łeb. Idą następni. To dobrze. Dobra, tu jest łebek. O kurde. Chyba mamy level. Pozbierajmy co się da. Tu apteczka, okej. Wszystko, tak? Na ten moment. Okej, chodźmy naprzód. Tu nic ciekawego. Jeszcze trzeba z nich powyciągać co lepsze. Okej, wszystko. Idziemy dalej. Co tu mamy? Którędy przejść? No nie mówcie, że bramą. Aha, okej. Co za drzwiami? Tam jest! O! Ała! Stój! Nie rób jej krzywdy. Lara Croft. Nasze spotkanie miało być silne. Ciekawiła mnie twoja praca. Bo trójca zawsze jest ciekawa. Klucz, Jackson. To dlatego poświęciłem całe życie. Gdzie jest skrzynia Isichel? Powiedz mi. W bezpiecznym miejscu. Nie masz jej? Nigdy nie myślałem, że mogłabyś go wziąć. Ten klucz ze skrzynią pozwolą stworzyć świat na nowo. Bez słabości i zła. I z pewnością bez tego... A bez srebrnej skrzyni... Będzie apokalipsa. Śmierć słońca.
Kłamiesz. Laro, czułaś to, gdy podniosłaś klucz? Wstrząsy są częste. Ale tsunami nadchodzi, a to tylko pierwsza z mnóstwa katastrof. To twoje dzieło! Zrobiłbyś to samo! Tak. Lecz biorąc klucz, wprawiłaś w ruch apokalipsę. Rozumiesz, że dojdzie przez ciebie do tragedii? Zaczęło się oczyszczanie. A moim obowiązkiem jest to powstrzymać, nim nas zniszczy. Dobra, co tu się zaczyna dziać? A, jednak tsunami. O, rety. Okej. Tędy, chodźmy tędy. Kurde, blade. Nieźle, co? Alara płynie z nurtem. Prosto do paszczy szaleństwa. Chodźmy dalej. Ja tak myślałem, że się nie uda. Aha, okay. Lepiej się pójść. No. Gra pozbawiła nas wyboru. Płyńmy. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Przerwa na oddech. Otwieraj. Tutaj, tak? Kurde, ja sam wstrzymuję powietrze. Bij. Mamy to. Musimy iść wyżej. No stanowczo. A ja muszę kończyć ten odcinek. Okej. Zawsze coś, nie? Tutaj, tak? Hop. Ja pierdzielę, jaka seria. Seria niefortunnych wypadków. Mamy to. No właśnie, wyżej. Już nie ma dokąd. Hop. Pościanie. Nie. Trzymaj się mocno. Spróbuj się utrzymać! No teraz go ratuj, bo to twoja wina. Wow. Kurde, nie pamiętałem tej sceny.
co teraz? Lara? Martwiłem się. Zawiodłam. Gorzej. To znaczy? Dominguez ma teraz sztylet. Straciłam go. Po tym wszystkim, co przeszedł mój ojciec, oddałam trójce dokładnie to, czego chcieli. Użyję skrzyni i noża, aby stworzyć świat od nowa. Jak stworzyć od nowa? Nie wiem. On myśli, że może pozbyć się grzechu i słabości. Ten człowiek, my... Musimy go powstrzymać. To wszystko moje wróżby. Coś wymyślimy, okej? Okay? Obiecuję. Nie. Musimy dotrzeć do ukrytego miasta przed trójcą i znaleźć srebrną skrzynię. Okej. Okay. Najpierw przeniesiemy ich w bezpieczne miejsce i zajmiemy się skrzynią. Nie, nikt nie będzie bezpieczny, jeśli dotrze do skrzyni pierwszy. Ja muszę iść. Jestem jedyną osobą. Jedyną osobą, która co? Nie możesz wiedzieć, czy to twoja wina, Laro. Nie wszystko kręci się wokół ciebie. Ci ludzie nas potrzebują. Zróbmy coś dobrego teraz. Poza tym, czym mamy się kierować? Zagadką? Różowa ryba i srebrne korony to trochę za mało, żeby dostać się do ukrytego miasta. Zimny prysznic, co? Chcę pomóc tym ludziom. A potem znajdę samolot. Okej. Tak czy tak, ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska. Zdaje się, że szukamy góry wulkanicznej. Srebrna korona to pewnie kłęby obłoków. Nie mogę przestać myśleć o tamtych ludziach. Wszystko stracili. Zagadka mówi: idź za sercem węża do góry w srebrnej koronie, gdzie obradują bliźniaczki. Ciekawe, czym one są. Ta burza źle wygląda. To tylko deszcz. Skupmy się na tej górze w chmurach. Góra w chmurach. Gdy ją znajdziemy, skąd pewność, że to ta? Przeczucie? To jedyna poszlaka. Z malowidła wynika, że to nie koniec nieszczęść. Pomożemy im, jeśli zakończymy to i powstrzymamy trójcę. Dobra. Ale skąd to wiemy? Johna, to co poczułam, gdy wziąłam sztylet. Chodzi o wstrząsy i tsunami. To coś jeszcze. Zdawało mi się, że coś obudziłam. Wiem, że to niewiarygodne. Wiem, że trudno ci w to uwierzyć, ale musisz mi zaufać. Musimy sobie ufać. Hej, chyba coś tu znalazłem. Naprawdę? Jest. Źle wygląda ta burza. Nie lepiej wrócić rano? Jesteśmy już blisko. Trójca też by się nie bała turbulencji.
Miguel, jest gdzie wylądować? Ja mogę was posadzić blisko ku Głopiaku. Ląduj. Okay.